Więc jeżeli was załadowało to jedyne co musicie zrobić, to będzie tutaj kilka przycisków, które musicie kliknąć, więc pierwszy przycisk będzie dokładnie tutaj z tej strony, więc jeżeli jesteście za rampami, to musimy sobie kliknąć tutaj na AFK XP i tutaj będziecie dostawać to XP cały czas, więc po prostu sobie tutaj klikamy i czekamy po prostu aż ten przycisk tutaj dobiegnie końca. No i jeżeli już go tutaj wam wczyta jakby, to idziemy sobie do kolejnego miejsca i to będzie w miejscu, które jak widzicie jest tutaj, jest taka rampa po lewej stronie, w sensie tutaj po prawej jak się zrespicie i trzy podłogi do przodu budujemy. I po prawej stronie, dokładnie w tym miejscu, będzie przycisk XP Deadrun i tutaj będzie Deadrun, który będziecie musieli przejść, żeby dostać dużej ilości expa. Klikamy sobie ten przycisk na końcu, jak widzicie tutaj zaczęliście dostawać naprawdę dużo ilości expa, więc jeżeli to już kliknęliście, to idziemy sobie do kolejnego miejsca i tutaj po prostu będzie ta rampa jakby, ten róg od tej rampy po lewej, dokładnie tutaj i tutaj musimy się zbudować 5 podłóg do przodu i 5 ramp do góry. I w tym miejscu w prawym rogu będzie przycisk, który sobie klikamy. Tutaj będzie drugi przycisk, który musimy sobie kliknąć i za niego zaczniecie dostawać expa. Więc jeżeli go kliknęliście, to po prostu on zacznie wam dawać expa. No i możemy sobie już stąd po prostu się wrócić. Jak widzicie, dostaniecie naprawdę tutaj duże ilości expa za niego. Tutaj macie secret, jeżeli ktoś by był ciekawy, co tam jest, to możecie sobie tam sprawdzić. I teraz idziemy sobie do kolejnego miejsca. I teraz będzie, jakby jest lewa rampa i tutaj będą trzy rampy jeszcze do góry. Z dwa, trzy, podłoga i 7 ramp w prawo. Jeżeli go kliknęliście, to teraz idziemy sobie dokładnie tutaj i musicie tutaj znaleźć przycisk w prawym lub w lewym rogu, który po prostu musicie znaleźć. Dajemy sobie podłogę i tutaj lewy lub prawy róg, o dokładnie tutaj będzie kolejny przycisk, który sobie klikamy i za niego zaczniecie dostawać expa. I teraz przejdziemy sobie do największej farmy expa, więc po prostu schodzimy sobie stąd i musimy się przejść dokładnie do miejsca, które już wam pokazuję. Więc po pierwsze idziemy sobie do jakby tutaj tego takiego, widzicie, takie jest tutaj urządzenie i z tyłu będzie przycisk, który musicie sobie kliknąć. Teraz podchodzimy sobie do tego przycisku, klikamy rozpocznij i czekamy po prostu aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli tutaj już ten sukces nastąpił, to podchodzimy sobie do coina i w tym miejscu bierzemy sobie kilka Tommy Gunów, najlepiej zanim te boty zaczną do was strzelać i po prostu je zabijamy. One są na niskim poziomie trudności, więc nie powinny wam sprawić problemu jakiegoś większego, po prostu sobie do nich strzelamy, najlepiej sobie podejść tutaj blisko i po prostu musimy je wszystkie tutaj wyeliminować. I został ostatni. I jeżeli go zabijemy, to jak widzicie, przeteleportuje was i tutaj zaczniecie dostawać expa. I teraz jeżeli go dostajecie, to wchodzimy sobie dokładnie do AFK Bouncera w tym miejscu i po prostu sobie tutaj skaczemy i exp wam się nabija.